Lotnictwem interesuje się od kilkunastu lat. Zaowocowało to zebraniem pamiątek, które moim zdaniem są interesujące, przynajmniej dla mnie. Chciałbym kiedyś, żeby przynajmniej część z nich trafiła do zbiorów Muzeum, może Izby Pamięci, która mam nadzieję powstanie przy lotnisku w Świdniku, ponieważ jest to miasto z olbrzymimi lotniczymi tradycjami. Nie tylko aktualnie jest to miasto znane, ale również przed wojną było znane z lotniczych tradycji. Trudno mi może powiedzieć, który z tych eksponatów jest dla mnie najważniejszy, ale biorąc pod uwagę rozmiary, to myślę, że najbardziej interesujący jest fotel wyrzucany z samolotu LIM-6, który był użytkowany w latach 60. i 70. w Wojsku Polskim. Ten fotel, eksponat uzyskałem z samolotu, który był eksponowany przed skupem złomu. Prawdopodobnie samolot już nie istnieje, ale fotel ocalał. Nie jest to może najnowocześniejsze urządzenie, ale w ówczesnych czasach zapewniało pilotowi możliwość opuszczenia samolotu i przy odrobinie szczęścia i zachowaniu odpowiednich reżimów uratowanie życia.